Nałożenie tekstury na część ściany z użyciem modułu płytek. Chciałabym w projekcie umieścić pas płytek między blatem a szafkami wiszącymi oraz wydzielonej przestrzeni. Mam włączoną opcję rozmieszczenia płytek na całym obszarze. Sięgam po płytkę i przyciągam ją na ścianę. Zmienię kolor fugi na jaśniejszą, żeby lepiej było widać podziały płytek. Dwukrotnie klikam na obszar, wybieram przesuń obszar i dosuwam skrzyżowanie fug do narożnika blatu i boku szafki. Następnie dwukrotnie klikam na obszar, przy pomocy narzędzia prostokąt wyznaczam obszar, na którym zostaną płytki. Prawym przyciskiem myszy wybieram wydziel obszar ścieżką. Na pozostałych ścianach chcę umieścić płytki w pasach, odległości od blatu na wysokość przestrzeni między blatem a szafkami. Aby poznać odległości, wyjdę z wizualizacji, przełączę się na widok powyżej lewy przód. Mając włączone przyciąganie do punktu końcowego, przy pomocy współrzędnych punktów zmierzę położenie blatu. Górna krawędź blatu jest na poziomie 908 mm. Odległością zmierzę odległość od końca blatu do dolnej krawędzi korpusu szafek. 552 mm. Przełączam się ponownie do wizualizacji. W ustawieniach sceny wyłączę wyposażenie. Przełączam się na zakładkę płytki i wybieram rozmieszczenie płytek w pasach. Domyślnie mamy włączony jeden rząd. W przypadku przyciągania płytek do ściany kursor myszki dosunięty do najbliższej fugi pokaże nam pas jednego rzędu ustawionego nad fugą. Jeśli chcemy umieścić pas w odległości 908 mm od podłogi, musimy w parametrze odsunięcia wpisać wartość 908 oraz określić wysokość pasa na 552 mm. Sięgam po płytkę. Dosuwam do krawędzi podłogi, puszczam pas, dodaję dodatkowy obszar. I to samo z boczną ścianą. W ustawieniach sceny odkrywam wyposażenie. Dwuklikiem klikam na sąsiednią ścianę, szczytuję kolor farby, która została na niej położona. Przy pomocy kubełka przenoszę na ścianę obok. Zmieniam kubełek na kubełek z kilkoma kropkami. Jest to narzędzie do nanoszenia materiału na warstwę i tym kubełkiem pokrywam pozostałe ściany. Przełączam się na fugi. Zmieniam kolor fug. Płytki możemy zastąpić materiałem. Pipetą pobieram materiał z blatu i kubełkiem z jedną kropelką przenoszę na ścianę. Dziękuję za uwagę.